Wprawdzie wiatr zdecydowanie powyżej 2 metrów na sekundę pod narty, wysoko oceniony przez sędziów noty 18-18,5 punktu. No dobrze byłoby, aby Dawid powtórzył to w pierwszej serii. O, jest dobry skok, jest dobry skok. Ta zielona linia wyznacza miejsce, w którym powinien lądować zawodnik, aby mieć szansę na objęcie prowadzenia. 133 metry, a więc trzeci rezultat powyżej punktu konstrukcyjnego. Lądował pół metra bliżej niż prowadzący na razie Karel Nurmsalu. Będzie miał dodane 1,8 punktu za wiatr, odjęte 8,6 oczywiście za belkę startową. No i noty sędziowskie oś 17 do 18 punktów. W tym momencie Dawid Kubacki jest liderem. Ma na